Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasza telewizja sądecka, Joanna Nowak-Gromala, a dzisiaj gościmy w miłych progach świetlicy osiedlowej osiedla Kilińskiego. I będziemy rozmawiać, byliśmy tutaj już raz, rozmawialiśmy o silnych babkach, o grupie kobiet, które w Nowym Sączu chcą pomagać, chcą realizować ciekawe projekty i do tej grupy dołączyły dwie młode dziewczyny, mogę powiedzieć. A teraz przedstawię swoich gości. Jest z nami pani Dorota Włoszczuk, inspiratorka, założycielka i pomysłodawca grupy silnych kobiet. Witam serdecznie. Ewa Piesz. To jest chyba, mogę powiedzieć, nowa członkini, tak? Tak, która dołączyła. Członkini. I pani Karolina Cyrybał, witam serdecznie. Tak, też do nas dołączyła. A będziemy rozmawiać o zdrowiu. Niedawno, tak jak tutaj pani Dorota zasugerowała, mieliśmy Dzień Matki i o tych chorobach kobiet chcielibyśmy porozmawiać. Temat trudny, temat ciężki, ale mam nadzieję, że uda nam się sprostać. Może na początek, skąd się wzięły dziewczyny w Nowym Sączu, skąd się wzięły kolejne silne kobiety przy innych silnych kobietach? Myślę, że najlepiej by mogła o tym powiedzieć Ewa, ale z tego, co tutaj przekazała mi, to, że natknęła się na naszą stronę, spodobała się jej idea i też wiedząc, przez co ona przechodzi, jak to jest trudne, wyraziła, mimo że sama potrzebuje pomocy, wyraziła chęć, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, którą zdobyła podczas szukania diagnozy z innymi kobietami. Wspiera ją przy tym tutaj jej koleżanka Karolina. Bardzo młode dziewczyny, sam powiedzą ile mają lat, ale bardzo mądre i podziwiam je też za wytrwałość. I chciałabym, żeby one też inne kobiety zarażały tą wytrwałością i naprawdę rozmawiając z nimi, nie jedna dojrzała kobieta może się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Myślę, że tutaj już same dziewczyny będą mogły coś powiedzieć na temat właśnie choroby, którą chcemy nagłośnić, która często nie jest rozpoznawana, zarówno i lekceważona bywa, zarówno przez kobiety, jak i przez lekarzy. Także ja myślę, że tutaj już oddamy głos dziewczynom. O kobietach i o zdrowiu kobiet, co nie znaczy, że panowie mają wyłączyć telewizory, czy odejść przed monitora komputera, czy przed smartfona. Kiedyś rozmawialiśmy o nowotworze prostaty i bardzo wiele, może bardzo duży odzew, tak już nie będę wdawać się w szczegóły, ze strony kobiet właśnie, które swoich mężczyzn zachęcały do tego, aby się badali, teraz może odwrotnie. Witam serdecznie jeszcze raz. Młoda, piękna dziewczyna, ale na stronie, gdzie sama siebie chyba opisywałaś, piszesz, że 22 lata, to jeszcze wiek możemy zdradzić, bo to tak, bardzo młode dziewczyny. Możemy przeczytać informację, że ten czas studiów, ten czas takiej młodości bardzo intensywnej, czas, który wiele osób spędza na imprezach, na jakichś zabawach, na prywatkach, chodzeniu po klubach. Ty spędzałaś w gabinetach lekarskich na szukaniu diagnozy. O co chodzi, powiedzmy, co to za choroba i dlaczego tak trudno ją zdiagnozować? Tak, właśnie moja historia zaczęła się jakoś 4 lata temu. Od tego czasu zaczęłam odczuwać silne bóle brzucha, silną anemię, która też pogorszyła mi się w ostatnim czasie i okazało się, że jest to endometrioza głęboko naciekająca. Jest to choroba, gdzie tkanka endometrium, czyli taka, która wyściela błonę śluzową macicy, ulega przemieszczeniu i wszczepia się po prostu w inne narządy okoliczne. Wyróżnia się też endometriozę po prostu jajnikową, otrzewnową i głęboko naciekającą, czyli to są takie ogólnie też 4 stadia. U mnie jest to 4 stadium już, które jest wykrywane bardzo późno, już potrzeba specjalistycznej operacji w tym zakresie, która też kosztuje bardzo dużo. To też będziemy o tym na pewno mówić. Dlaczego tak długo trwa dochodzenie do tej diagnozy? Wydaje się, że dzisiaj w dobie diagnostyki obrazowej, tak to się chyba fachowo nazywa, w każdym bądź razie wszelkich zdjęć, ERTG, USG, rezonansów i tak dalej, powinniśmy tą diagnozę mieć na wyciągnięcie ręki. Dlaczego to tak długo trwa? Lekarze na NFZ nie dają za bardzo skierowań na takie badania jak rezonans i mi się nie udało uzyskać. A badanie na przykład na rezonans po prostu jamy brzusznej w kierunku endometriozy jest wykonywany w Polsce tylko w 2 ośrodkach prywatnie, a jego koszt to 1250 zł. Jest wykonywany w Warszawie i we Wrocławiu. Także tak naprawdę
ginekolodzy nie widzą żadnych tak jakby problemów, jedynie torbiel. Torbiel też, jeśli jest mała, nie wymaga leczenia operacyjnego, a takie zmiany, które są dalej, ciężko po prostu dostrzec gołym okiem, jeśli się nie ma doświadczenia w tym zakresie. Czyli rozumiem, że to dochodzenie do diagnozy to była też taka twoja własna, osobista walka? No tak, oczywiście. Gdyby nie to, że sama szukałam diagnozy, to pewnie nie wiedziałabym dalej, co mi dolega. Ta endometrioza to jest choroba, której nie widać i jak tutaj ładnie napisała taka blogerka słynna, mama ginekolog, powiedziała, że to generalnie wygląda tak, że kobiety, młode kobiety, dziewczyny często słyszą od lekarzy, będzie cię bolało i nie będziesz matką. Czy ty usłyszałaś diagnozę od lekarza już po tych 4 latach, jak wspomniałaś, walki i dochodzenia do tej prawdy? Dopiero u specjalisty, który powiedział mi, że jest to właśnie ta endometrioza, a wcześniej to było tylko, że mam małą torbiel, która po prostu wymaga tylko leczenia hormonalnego, nie trzeba na pewno żadnych operacji, bo tak małe torbiele nie są usuwane na NFZ po prostu, jeśli nie dają jakichś dolegliwości bólowych. Tylko, że u mnie ta choroba też rozwija się trochę inaczej, bo ona znajduje się w jamie otrzewnej, przy pęcherzu mam mnóstwo wzrostów, które po prostu połączyły mi wszystkie narządy. Można to właśnie, tak jak pisałam w zbiórce, porównać do oblania żywicą narządów, która po prostu, ta żywica jakby zastyga i powoduje unieruchomienie tych wszystkich tkanek. I ból, ogromny ból, zwłaszcza jeśli znajdzie się w takich miejscach jak właśnie otrzewna czy przymacicza, to bo znajduje się także w okolicach nerwów i to właśnie powoduje ogromne bóle. I tego też nie za bardzo widać w NFZ. No właśnie, w ogóle tego nie widać, tak na dobrą sprawę, natomiast tutaj też sięgnę, że tak powiem, do mądrości internetu, do mądrości lekarzy. Siła bólu ma przełożenie też na rozległość zmian, ale to jest jeden z najsilniejszych bólów opisywanych we wszystkich wskazaniach medycznych. Tak było u ciebie rzeczywiście? No u mnie jest bardzo silny ból. No, u lekarzy praktycznie dostawałam tramal, a wiele kobiet jest także na morfinie, bo nie pomagają im zwykłe tabletki hormonalne na przykład. Czy to się leczy? Tak, jest możliwość leczenia właśnie laparoskopowego, tylko że w centrum leczenia endometriozy jest tak właściwie możliwa pomoc dopiero w takich ośrodkach. Jest tam zespół specjalistów, który składa się z ginekologów, urologów, chirurgów i po prostu dopiero ten multidyscyplinarny zespół jest w stanie tak naprawdę pomóc, bo laparoskopia polega na usunięciu wszystkich tych zmian, także z nadmiarem tych zdrowych tkanek i zresekowaniu tych guzów. I na przykład często usuwane są ogromne fragmenty jelit też. I też właśnie często jest tak, że lekarze ginekolodzy widzą po prostu torbiel na jajniku i tyle. A tak naprawdę to jest tak jakby wierzchołek góry lodowej, a pod spodem jest mnóstwo wzrostów i to już nie jest usuwane tak naprawdę w ramach NFZ. Bo dofinansowanie tej choroby to jest 2,5 tysiąca złotych na leczenie, na usunięcie po prostu na tego. Operację, tak, na samą operację. I po prostu lekarze robią tyle, na ile pozwala im budżet i na tyle, ile są w stanie zmieścić się w czasie. A prywatne operacje trwają nawet 10 godzin. Czyli mówisz prywatne operacje, czyli jest alternatywa jakaś? Tak. Gdzie szukałaś pomocy i czy udało ci się ją znaleźć? Mi udało się dostać do kliniki Medicus we Wrocławiu. Tam lekarz skierował mnie na rezonans i w tym rezonansie dopiero wyszły moje zmiany. Propozycja operacji jest? Tak, jest i została wyceniona na 50 tysięcy. No właśnie, no i co dalej? No bo tutaj takie pytanie, no jesteś osobą bardzo młodą, czy stać cię na taką operację? Bo rozumiem, że to wszystko jest w ramach prywatnych środków, tak? Trzeba tak. Te środki zgromadzić. No jest jakiś pomysł na to? Same wizyty już pochłonęły bardzo dużą część moich pieniędzy. Też pracuję, studiuję dziennie, jestem na 4. roku, więc dla mnie nie ma możliwości zebrania takich pieniędzy, dlatego założyłam zbiórkę, którą właśnie udostępniłam publicznie i liczę na to, że uda się uzbierać środki i zrobię tą operację, która mi pomoże niedługo. Czy jest jakiś czas, do kiedy te pieniądze trzeba uzbierać? Tak, jeszcze miesiąc. Bo jak najszybciej po prostu ta operacja powinna być zrobiona, żeby już dalej po prostu nie rozprzestrzeniała się, bo ona cały czas postępuje. Mimo leczenia hormonalnego ona cały czas postępuje i daje mocne dolegliwości bólowe. Tutaj pytanie do Karoliny. Ty powiedziałaś przed naszą rozmową, że czujesz ten ból i chcesz pomóc. Tak, bo my z Ewą poznałyśmy się na takiej grupie na Facebooku.
No po prostu było tak, że i jak i ona, jak i ja nie miałyśmy wcześniej niestety od lekarzy pomocy za bardzo i postanowiłyśmy się razem wspierać. Chcesz pomóc w jakiś sposób? Tak, chcę po prostu pomóc, bo po prostu taki sam ból odczuwałam przez jakiś czas. Dzięki Bogu teraz jest coraz lepiej, ale u mnie dokładnie tak samo było jak u Ewy, że ja do wszystkich rzeczy dochodziłam tak naprawdę sama. I przez to, że po prostu czułam bardzo podobny rodzaj bólu, to wiem, jak Ewa cierpi i dlatego stwierdziłam, że chcę z nią tutaj przyjechać i ją wesprzeć, jak tylko mogę i jak trzeba będzie, to do Wrocławia też z nią pojadę. Czy nie macie, dziewczyny, wrażenia takiego, że no, lekarze patrząc na was po prostu, no, powiem to, chociaż może tutaj ktoś się poczuje skrzywdzony, no, nieco lekceważą problem, tak? Bo widzą dwie piękne, młode dziewczyny, no i myślą, no, o co może chodzić, nie? No tak, no myśmy już słyszały, że taka pani uroda albo coś tego typu. To są takie ulubione teksty niektórych specjalistów, bo to nie tak, że wszyscy specjaliści są źli i nie, tylko po prostu no jednak trafić na dobrego lekarza to też jest dość duży kłopot. I to, co mówiłaś jeszcze zanim żeśmy się spotkały, to to, że stwierdzasz, że chciałabyś razem z Ewą wspierać kobiety tak. Właśnie w dążeniu do celu, do odnalezienia diagnozy. Tak, tak? Bo jest mnóstwo różnych schorzeń, które, no to nie tak, że nie wiem, CRP wyjdzie niskie, posiew moczu też nic nie wyjdzie, morfologia też w normie, to wcale też nie oznacza, chodzi o to, żeby po prostu mimo wszystko cały czas szukać. Jak jest jakiś problem, to nie poddawać się, bo potem właśnie takie kobiety potrafią naprawdę kilka lat, kilkanaście lat cały czas z objawami, z dolegliwościami i pewnie Ewa, gdyby tak samo nie walczyłaby, gdyby sama razem tak samo z nami wszystkimi na grupie, na której się poznałyśmy, nie dochodziłybyśmy same do tego, to najprawdopodobniej dalej by nie wiedziała, co jej jest. I takich kobiet jest mnóstwo i my po prostu chcemy pokazać tym kobietom, że się da i da się z tych wszystkich dolegliwości, da się tego pozbyć, da się to wyleczyć. I to wcale nie jest tak, że lekarz powie, że nie wiem, tak jak Ewa miała diagnozę wcześniej śródmiąższowego zapalenia pęcherza. Jest to ogółem schorzenie, które jest, no, na ten moment jest niewyleczalne. Lekarze leczą to jakimiś wlewkami, ale tak naprawdę do tego nie da się wyleczyć. No i w sumie to dopiero jak siadłyśmy razem i zebrałyśmy razem informacje, zebrałyśmy razem wszystkie wyniki badań i doszłyśmy do tego, że no tak naprawdę to nie jest to i że lekarze też nie zawsze mają we wszystkim rację. Łamiecie stereotypy, tak sobie myślę. I to tak podwójnie. Po pierwsze dlatego, że człowiek po chorobie, zwłaszcza po takiej, która trwa długi czas, kiedy już wychodzi na prostą, to macha ręką i myśli, nie chcę tak. Oglądać się, nie chcę się cofać, nie chcę patrzeć do tyłu, chcę mieć święty spokój. Tak? Wy chcecie tu mówić do młodych dziewczyn, żeby nie dawały za wygraną i żeby się badały i tak. Nie odpuszczały. Tak? Tak, jeżeli dokładnie. Się coś dzieje, to nie warto mówić, że taka uroda, no, nie ma prawa się coś dziać. A druga sprawa to sobie myślę też, że poruszacie takie tematy, które dla dużej części społeczeństwa ciągle są jednak tematami tabu. Dokładnie. Jeszcze dodam, że od czasu wrzucenia właśnie zrzutki, to minął gdzieś troszkę ponad tydzień, napisało do mnie naprawdę kilkanaście dziewczyn z tym, żebym powiedziała im, jak się zaczęła ta choroba, jakie są objawy, gdzie mogą udać się do specjalisty. I to też troszeczkę mnie właśnie umocniło w przekonaniu, że dobrze zrobię, że tutaj przyjadę i o tym opowiem. Czyli z jednej strony to pocieszające, bo biorą młodzi ludzie sprawę w swoje ręce, drugie no, troszkę smutne, że muszą to robić sami.
Jeśli chodzi o operację, jak można Ci pomóc, gdzie można te pieniądze wpłacić? Założyłam konto na portalu Zrzutka. Tam można przeczytać bliżej po prostu moją historię oraz wpłacić mi jakąś kwotę, po prostu dzięki której będę mogła zrobić tą operację. Rozumiem, że taka operacja, która jak wspomniałaś trwa czasem nawet 8-10 godzin, to pewno jest też operacja niosąca duże ryzyko dla zdrowia. Pewno mowa tutaj o powikłaniach. Czy ona daje szansę na wyleczenie? To jest taka choroba już przewlekła. Ona wymaga planu już na całe życie, planu leczenia, ale jednak poprawa stanu życia jest możliwa, stanu zdrowia jest możliwa i jakości życia, ponieważ po prostu gdy wytnie się te wszystkie zmiany i wtedy zostanie wdrożone leczenie hormonalne, to ta choroba już nie będzie jakoś tak mocno się rozwijać. Też ważna jest dieta przeciwzapalna. Ja sama unikam glutenu, cukru, nabiału, rzeczy przetworzonych i myślę, że to też daje bardzo dużą poprawę u mnie. Ta laparoskopia trwa właśnie tak, no trwa naprawdę bardzo wiele godzin i ryzyko jest dosyć duże, na przykład możliwość powstania stomii jelitowej, uszkodzenia jelit. To jest operacja blisko nerwów. Ona po prostu wykonana w złym ośrodku, w takim stopniu zaawansowania może spowodować stałe kalectwo. Może powodować też później problemy z zajściem w ciążę, no wiele różnych takich kłopotów. Trzymamy kciuki w każdym razie. Dziękuję. Zachęcamy tutaj widzów, internautów do wsparcia tej akcji, która ma na celu przecież ratować zdrowie. Tutaj pozostaje mi gratulować też silnym babkom i zapytać, bo silne babki, młode silne babki dołączyły do silnych babek do tego trzonu. Czy będziecie w jakiś sposób chciały wykorzystać tutaj dziewczyny pod takim względem, żeby prowadziły jakąś działalność edukacyjną, dzieliły się tym swoim doświadczeniem? Tak. Właśnie już tutaj zaczęłyśmy snuć plany, ponieważ dziewczyny studiują, więc teraz nie mogą, bo to wiadomo sesja. Ale coś myślimy o wrześniu, żeby zrobić właśnie takie spotkanie, gdzie każda zainteresowana kobieta, dziewczyna mogłaby przyjść i zadać bezpośrednio im pytania, można powiedzieć nawet skonsultować się, no bo one już naprawdę dużo przeszły i prawda powiedzieć, ja miałam takie badanie, ja takie, co dalej robić, żeby one mogły też pokierować, bo wyraziły taką chęć, że przyjadą, że będą tutaj dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, a poza tym, no też jak Ewka powiedziała, można do niej pisać w wiadomościach prywatnych albo na profil silnych babek i będziemy te pytania przekazywać i dalej właśnie tutaj już one będą konsultować te pozostałe kobiety i dalej im wskazywać tą ścieżkę no, ku zdrowiu, można powiedzieć, ku zdrowiu, bo no i żeby zachęcać, edukować, żeby też nie podchodzić do kogoś, że jak choroby nie widać, to znaczy, że ktoś nie jest, coś mu dolega, że ktoś nie jest chory. Także zapraszamy do wsparcia zbiórki tutaj dla Ewy i również do śledzenia naszego profilu, gdzie będą na pewno informacje, kiedy będzie to spotkanie tutaj z dziewczynami. Także dziękuję serdecznie. Ja również. Pozyskania nowych takich aktywnych członkiń. Widzom, internautom dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję. Do widzenia.